Chojnowscy policjanci poszukują zaginionego Tadeusza Zawady. 11 lutego 59-latek wyszedł z domu i do dziś nie wrócił, ani nie nawiązał kontaktu z bliskimi. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że zaginiony ostatni raz był widziany nieopodal miejscowości Groble. Wszystkie osoby, które mogły widzieć bądź wiedzieć, gdzie przebywa, proszone są o kontakt bądź z Komendą Miejską Policji w Legnicy, bądź z Komisariatem Policji w Chojnowie. Mężczyzna jest szczupły, ma 170 cm wzrostu, krótkie czarne włosy, niebieskie oczy i wąsy. Znak szczególny to brak palców prawej dłoni, serdecznego i małego. Gdy widziano go po raz ostatni, miał na sobie ciemny polar, ciemne dresowe spodnie z trzema pasami oraz niebieską czapkę z granatową obwódką.